Wakacje należą się każdemu dziecku tyle, że jedne spędzą je na wczasach z rodzicami, inne urodziny w innym mieście, a jeszcze inne będą skazane na podwórku lub siedzenie w domu przed telewizorem. Najbiedniejsi podopieczni miejskiego ośrodka pomocy rodzinie kolejny raz mogą liczyć na pomoc. Właśnie trwają wakacyjne kolonie. Kolonie są organizowane przez organizacje pozarządowe, które stanęły do konkursu ogłoszonego przez miasto Szczecin. Z tej formy wypoczynku skorzysta w tym roku prawie 1000 podopiecznych MOPR. Wyjazdy są przeznaczone dla podopiecznych rejonowych ośrodków pomocy rodzinie oraz dla dzieci z pieczy zastępczej. Podczas wyjazdów dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i wspierania rozwoju dzieci. W tym roku wyjazdy organizowane są m.in. przez Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej czy Chorągie w Zachodniopomorskim Związku Harcerstwa Polskiego. Wyjazdy organizowane są w różne zakątki kraju, do Zakopanego, Białego Dunajca czy nadmorskich miejscowości, takich jak Ustka, Łukęcin czy Dźwirzyno. Wyjazdy są przeznaczone dla dzieci w różnych grupach wiekowych od 7 do 17 lat. W zależności od konkretnego wyjazdu są to różne grupy, na przykład od 7 do 10 lat, od 11 do 15, bądź też nie wiem, od 7 do 12, wszystko zależy od konkretnego wyjazdu. Z tej formy wypoczynku skorzysta w tym roku dokładnie 971 dzieciaków. Młodym podopiecznym MOPR, którzy często są dziećmi doświadczonymi przez los, życzymy więc udanego letniego wypoczynku i zapomnienia chociaż na te kilka dni o trudach życia codziennego. Wyjazdy zostały dofinansowane kwotą blisko 800 tysięcy złotych.